Jakie są największe mity dotyczące pieniędzy, w jakie wierzy znakomita większość z nas? Które z nich są szczególnie szkodliwe dla naszego finansowego dobrobytu? I co warto wiedzieć na temat poszczególnych porzekadeł na temat pieniędzy? W dzisiejszym wideo postaramy się pochylić właśnie nad tego typu pytaniami. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ludzie wierzą w różne dziwne rzeczy, które zasłyszą od innych osób. Kiedyś ludzkość myślała, że Ziemia jest płaska i jest centrum wszechświata. Inni wierzyli, że istnieją sposoby na przemianę metalu w złoto, czy też stworzenie eliksiru nieśmiertelności. Jak widzicie, ludzie potrafią stworzyć w swoich umysłach bardzo niedorzeczne przekonania i przekonać innych do wiary w nie. Nie inaczej jest w świecie finansów i dziś chciałbym pokazać Wam największe mity związane z tym właśnie tematem. Okazuje się bowiem, że nasze przekonania mogą w znaczący sposób przełożyć się na to, kim jesteśmy i co posiadamy. Przejdźmy zatem do samego zestawienia. Pierwszym mitem na temat finansów, który chciałbym poruszyć, jest stare dobre powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają. Ile razy można usłyszeć to stare jak świat powiedzenie, które co rusz poruszane jest przez osoby, które najczęściej chciałyby posiadać więcej majątku. Oczywiście ten mit ma dać nam pewien komfort psychiczny. Pieniądze szczęścia nie dają, więc nie warto się o nie troszczyć. Nie warto ich zdobywać, oszczędzać czy też inwestować. Nie warto zdobywać wiedzy, poszerzać zakresu kompetencji i podejmować skalkulowanego ryzyka, aby stać się bardziej majętnym. Aby móc pozwolić sobie na podniesienie standardu życia, na zakup lepszego jedzenia, ubrań czy wyjazd na wakacje z rodziną. Pieniądze nie dadzą Ci szczęścia poprzez zapewnienie lepszego startu swoim dzieciom, poprzez wysłanie ich na dodatkowe zajęcia. Pieniądze nie dadzą Ci również większych możliwości wyboru tego, gdzie i jak chcesz pracować i tego, kim chcesz w życiu być. Pieniądze w końcu nie dadzą Ci możliwości pomocy innym osobom, na przykład poprzez wolne datki na szczytne cele. A teraz zastanówcie się, czy to, co przed chwilą usłyszeliście, nie jest synonimem szczęścia? Możliwość rozwoju, spełniania swoich marzeń i celów, pomoc swoim najbliższym, jak i całkowicie obcym osobom. Pieniądze dają szczęście. Oczywiście pod jednym warunkiem, jeżeli są Twoim sługą, a nie Twoim panem. Tylko w takim przypadku będą służyć Ci pomocą i dadzą Ci radość. Teraz płynnie przejdźmy do drugiego największego mitu na temat pieniędzy, który jest bliskim kuzynem naszego pierwszego kolegi. Jest nim przekonanie, że trzeba mieć dużo pieniędzy, aby być szczęśliwym. Musisz mieć ogromną willę z basenem, w garażu mieć jaguara, w szafie norki, a w sypialni niezłą lisicę albo dwie. Musisz być milionerem, nie możesz zarabiać średnio. Musisz być naj pod każdym względem, tylko to się liczy. Pieniędzy musisz mieć tyle, żeby nie brakło Ci do końca świata i jeden dzień dłużej. Tylko wtedy będziesz szczęśliwy. Tylko wtedy możesz poklepać się po ramieniu i powiedzieć do siebie: no stary, masz już wszystko, jesteś niezależny, nie liczysz się z niczym i z nikim. Każdy jest na Twoje usługi i każdy musi się z Tobą liczyć. Czy to jest jednak szczęście? Czy musisz mieć dużo pieniędzy, aby być autentycznie szczęśliwym? Czy zarabianie po prostu dobrych pieniędzy i możliwość spędzenia czasu z najbliższymi nie jest tym, za czym tak bardzo pędzimy? Czy szczęście uzależnione jest od zer znajdujących się na naszym koncie? Czy one nas definiują i sprawiają, że jesteśmy bardziej lub mniej zadowoleni z siebie? Nie warto być nędzarzem, ale nie warto być też przesadnie zapatrzonym w bogactwo, jakie można zdobyć. Czasem lepiej jest po prostu powiedzieć sobie stop, zatrzymać się i rozejrzeć dookoła, bo często nasze bogactwo zostaje okupione zbyt wysoką ceną, jaką jest rozpad naszego związku, podupadek na zdrowiu czy po prostu samotność. Trzecim mitem, który krąży w świecie finansów, a który jest niezwykle niebezpieczny, jest stwierdzenie, że kupowanie nieruchomości to zawsze dobra inwestycja. Większość ludzi twierdzi, że kupowanie nieruchomości to zawsze pewna inwestycja, która przynosi tylko zyski. Jak się jednak okazuje, nie jest to do końca prawdą i historia pokazuje nam, że wiele osób, które wierzyło w ten mit, straciło majątek swojego życia. Nieruchomości są dobrym pomysłem na inwestowanie, ale kiedy na przykład mamy recesję, ceny nieruchomości spadają w dół
Jeżeli mamy do tego wysoką inflację, która utrzymuje się przez dłuższy czas, nieruchomości mogą po prostu tracić na wartości. Dodając do tego fakt, że każda nieruchomość potrzebuje ciągłego wkładu pieniężnego, takiego jak ubezpieczenie, czynsz, bieżące naprawy czy generalne remonty co jakieś 20-25 lat, sprawia to, że potrzeba nie lada wiedzy, aby ulokować w tym segmencie pieniądze mądrze i na tym zyskać. Nie można więc kupić byle jakiej nieruchomości w dowolnym miejscu i liczyć, że za 5-10 lat sprzeda się ją za znacznie wyższą kwotę. Dobrym przykładem są małe miejscowości w naszym kraju, które w tej chwili dosłownie pustoszeją na naszych oczach. Niezliczona ilość wsi w Polsce z roku na rok coraz bardziej się wyludnia. Młodzi wyjeżdżają do miast lub za granicę, a tysiące nieruchomości stoją przez lata opustoszałe. Jeżeli do tego dodamy ogólny spadek liczby ludności w Polsce, okazuje się, że nieruchomości nie muszą być wcale pewniakiem inwestycyjnym, który da nam tylko i wyłącznie zysk. Czwartym mitem dotyczącym finansów jest powiedzenie, że tylko bogaci mogą pozwolić sobie na inwestowanie. No bo co ty z tymi 200 zł odłożonymi ze swojej pensji zrobisz? Musisz mieć co najmniej 100 tysięcy złotych, żeby w ogóle się w to bawić. Lepiej daj sobie spokój z inwestowaniem, to dla grubych ryb jest. Na pewno tylko stracisz swoje pieniądze. Ile razy słyszeliśmy tego typu frazesy od tak zwanych kanapowych ekspertów z dziedziny finansów? Prawda oczywiście jest zgoła inna. Inwestować trzeba każdą kwotę, niezależnie czy jest to 100 zł, czy też 100 tysięcy. Zarządzanie naszymi inwestycjami jest zawsze takie samo, a nauka pomnażania pieniędzy przychodzi z czasem. Warto więc zbudować w sobie nawyk inwestowania i sukcesywnie go w sobie wykuwać. Taki nawyk jest nie tylko czymś bardzo dobrym dla naszych finansów, ale buduje w nas zupełnie innego człowieka. Zmiana naszej osobowości jest czymś naprawdę ważnym i każdy z nas powinien nieustannie dążyć do polepszania własnego charakteru. Nie widzę więc lepszej drogi do tej zmiany niż właśnie poprzez budowanie w sobie chociażby nawyku inwestowania nawet tych niewielkich kwot. Piątym mitem, jaki warto poruszyć i obalić zarazem, jest to, że inwestowanie na giełdzie jest ruletką. Co ciekawe, po części ten mit jest prawdą. Inwestowanie w giełdę jest ruletką, jeżeli nie masz najmniejszego pojęcia, co robisz. Jeżeli nie odrobiłeś zadania domowego i nie nauczyłeś się, w jakie inwestycje i kiedy warto wchodzić, a kiedy warto odpuścić i postać chwilę z boku. Jeżeli nie masz wiedzy, to rzeczywiście dopuszczasz do swoich działań element losowości, ponieważ niczym chorągiewka na wietrze będziesz podążać albo za swoimi przeczuciami, albo za tłumem innych inwestorów. I w jednym, i w drugim przypadku zaprowadzi cię to do sytuacji, w której nie wyjdziesz z inwestycji z zyskiem. Jedynym rozsądnym wyjściem z tego typu sytuacji jest ciągła nauka i rozwój. Niestety nie jest to łatwa, seksowna i popularna droga. Trzeba poświęcić czas, jak również włożyć wysiłek i pieniądze w swoją edukację. I to właśnie dlatego tak niewiele osób decyduje się na wybranie tej drogi. Dlatego też większość, która sparzyła się na giełdzie, czy chociażby na kryptowalutach, twierdzi z uporem maniaka, że jest to zwyczajna ruletka. Kolejnym finansowym mitem, który wywiera na każdym z nas zgubne przekonanie, jest to, że kupowanie tańszych produktów bardziej się opłaca. Oczywiście, czasami takie przekonanie ma sens, kiedy mamy do wyboru po prostu tej samej jakości produkty, z tym, że w różnych cenach. Częściej jednak za wyższą kwotę otrzymamy po prostu produkt lepszej jakości i najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie butów. Porządne, skórzane buty renomowanej firmy to wydatek kilkuset złotych. Załóżmy 500. Posłużą nam one co najmniej 5 sezonów, ponieważ ten produkt jest wysokiej klasy. Gdybyśmy kupowali słabej jakości buty co sezon za kwotę na przykład 150 zł, wydalibyśmy 750 zł w przeciągu tych 5 lat. Okazuje się więc, że pomimo iż wydaliśmy raz sporą kwotę w przeliczeniu na ilość czasu, jaki użytkujemy dany produkt, jest to dla nas bardziej opłacalne. Dlatego zachęcam każdego do rozważnych zakupów i zastanowienia się nad każdym nowym nabytkiem, ponieważ czasami warto nieco dołożyć, aby zaoszczędzić. Ostatnim bonusowym mitem, jaki warto w tym wideo przytoczyć, jest powiedzenie, że bogactwo jest kwestią szczęścia. O ile pominiemy wszelkie gry losowe w tym powiedzeniu, jest to oczywiście kompletna bzdura. Bogactwo jest wypadkową ciężkiej pracy, uporu, jak również mądrych decyzji inwestycyjnych.
Czasami może wydawać się, że jest w tym sporo szczęścia, ale każdy, kto pracuje nad samym sobą i swoimi finansami, zwielokrotnia szansę na sukces. Bo komu poszczęści się szybciej? Osobie, która cały czas się rozwija, szuka okazji, czyta, poznaje nowych ludzi, podróżuje i zdobywa wiedzę, czy człowiekowi, który całe życie narzeka, boi się zmian, zazdrości innym i myśli o świecie jako o miejscu złym i niebezpiecznym. Wojen nie wygrywa się obronną taktyką, mawiał generał Patton. Tak samo jest ze zdobywaniem bogactwa. Jeżeli myślisz, że wszystko po prostu spadnie ci z nieba, no cóż, nie zdziw się, kiedy tak się po prostu nie stanie. Jak widzicie, istnieje naprawdę wiele mitów dotyczących finansów i mam nadzieję, że dzisiejszy materiał pokazał Wam, że każde stwierdzenie, jakie słyszymy, warto kwestionować i postawić w kontrze do tego, co uważamy my sami. I nawet w przypadku, kiedy nie mamy racji, zawsze wyciągniemy jakąś naukę. Powyższe zestawienie nie jest oczywiście zamknięte. Jeżeli chcecie, abym stworzył więcej tego typu filmów, koniecznie dajcie mi o tym znać w sekcji komentarzy. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.